Dałam swojej pokojówce wolne na niedzielny wieczór. Nie wróciła o umówionej porze. Noc zapadła, dziewczyny nie ma. Następnego dnia, rankiem zaniepokojona, posłałam na policję, żeby się czegoś dowiedzieć. Odpowiedziano mi, że w Petersburgu tej nocy nie było żadnego wypadku, więc dziewczyna wkrótce powinna wrócić do domu cała i zdrowa. Ale dla nas też. No, tak. Sławka jest specyficzna. Ja się czasami się zastanawiam, jak ty wytrzymałeś z nią tyle lat. Witaj, tak. Kochanie. Tak. Na chwileczkę chciałam tylko powiedzieć, że cała sprawa z Natalią się wyjaśniła. O, czyli jednak się okazało, że moja córka nie zdradza twojego syna. No, słuchaj, Robik tak twierdzi, więc ja nie mam powodu wątpić, prawda? No, ale możesz to wyartykułować w końcu, czy miałam rację, czy nie? No, powiedzmy, że tak. Ja zawsze to mówiłam, wiesz, że jej się trafił taki mąż tej Sławie. Lekarz, kulturalny, no, przystojny. No, już. Ale powiedz mi, dlaczego Sławie, a nie mnie? Dlaczego Sławie? Chodźmy. Przepraszam, dziękuję ci bardzo. Dziękuję, mój drogi. Dziękuję, przyjacielu, w nieszczęściu. Nie, ja dziękuję, też ale ciasto jakieś? A ty? Ja nie jestem głodny w ogóle. No to dwie kawy poprosimy. A jesteś pewna? No, wy nie zdajecie sobie sprawy, ile mieliśmy wspólnych tematów. Jak nam się rozmawiało. Czekajcie. To chyba... O, to jest on. Halo? Kim byli napastnicy? No, tego też nie wiadomo. Ale skąd macie ciało? Policja sprzedała w tajemnicy. Proszę tego nie rozgłaszać. Nieuchronny refren, którym kończy się tutaj każde zdanie. Podobne zbrodnie otacza opiekuńcze milczenie. Nie odważyłam się złożyć skargi. Astolf, to było 6 miesięcy temu. Ja to powiedziałam tylko tobie. I pewnie dlatego, że jest pan cudzoziemcem. Proszę to opisać.